Dzień drugi wycieczki po rodzinnych Włościach postanowiłem rozpocząć w miejscowości Iłża. Mamy godzinę 8 rano, wstałem gdzieś tak 6 z groszami, przytachałem się, przykulałem tutaj. Iłża jest to bardzo znana w Polsce miejscowość. Mimo niepozornego wyglądu mieści się tutaj zamek obronny, który należał do biskupów małopolskich, czyli krakowskich. Wrzesień 39 też tutaj zapisał się chwalebnymi zgłoskami dla Armii Polskiej. Cechą charakterystyczną tej miejscowości jest to, że urodziłem się tutaj. Pokażę Wam gdzieś tam na zdjęciu, pewnie gdzieś mignie szpital, w którym przyszedłem na świat i miejsce, gdzie mieszka moja rodzina. W tej chwili większość z nich praktycznie też mieszkała. W tej chwili większość z nich niestety wylądowała na lokalnym cmentarzu, a ja osobiście przyjechałem, korzystając z okazji, zapalić znicze. Jestem też bardzo zdziwiony zmianami, jakie tutaj zaszły. Mimo tego, że miejscowość wydawałoby się gdzieś tam się zatrzymała w rozwoju i są miejsca, gdzie jeszcze są stare kamieniczki, stare jakieś takie budynki, to ze zdziwieniem muszę powiedzieć, że rynek wygląda zupełnie inaczej niż go pamiętam. I Czernobylski kamień tak nie do końca mi się tutaj podoba. Ciekawostką jest to, że znalazłem tutaj klatkę do przechowywania czarownic oraz dyby. Zastanawiam się, czy to dla tych, którzy nie płacą podatków. Wizyta na Iłżeckim rynku oraz przed moim rodzinnym domem już za mną. Postanowiłem wobec tego nieco zażyć plenerów i spożyć, jak to drzewiej bywało, śniadanie na zamku. Zamek Iłżecki dość, widzę, intensywnie jest rozbudowywany. Jak tu przyjeżdżam raz na jakiś czas, to go przybywa coraz więcej. Modernizowany to może nie, raczej restaurowany, to prawidłowe słowo. Jest naprawdę niezłą atrakcją turystyczną, szczególnie, że jak pamiętam go z czasów dzieciństwa, była tylko baszta i troszeczkę kamieni, lub też, jak powiedział jeden z polityków, HD i kamieni kupa. Dzisiaj wszystko się zmienia na lepsze. Mam też nadzieję, że stanie się na tyle dużą atrakcją turystyczną, że jednak ludzie zaczną Iłżę odwiedzać. Iłże jako charakterystyczne, typowe małe miasteczko żyje swoim własnym rytmem. Przyzwyczajeni w większych miastach jesteśmy do tego, że sklep otwiera się 9, 10. Tutaj sklep otwierany są już o godzinie 7. I nawet taka instytucja publiczna jak miejska biblioteka, właściwie gminna, przepraszam, też otwarta jest od 7. Dzisiaj dzień pracujący, więc ludzi pewnie dużo nie będzie. Ale niestety już widziałem robotników na rusztowaniach, co oznacza, że najprawdopodobniej będzie trochę hałasu. Zrobię trochę zdjęć, spożyję nieco prześnego swojskiego śniadanka, czyli kawałek z tutejszej kiełbasy z bułkami, zagotujemy herbatkę i będziemy zbierali się dalej. Zdjęcia za momencik, a w tej chwili macie przede mną, a właściwie za mną, ale przed sobą, panoramę Iłży. Muszę powiedzieć, że prezentuje się bardzo imponująco. Town hall, listen, the siren screams.
there in the distance, like a roll call of all the suburban dreams. Let's take a ride on the William Dogs tonight in the suburbia. You can hide on the William Dogs tonight. W dniu dzisiejszym Muzeum Regionalne w Jurze obchodzi swoją 50. rocznicę istnienia. Muzeum jest ode mnie o rok starsze. Nie ma dzisiaj zwiedzania, niestety będą dzisiaj uroczystości tego typu rzeczy, ale mnie na szczęście udało się tutaj grzecznie wprosić do środka. Muzeum jest bardzo małe, ale wspaniałe eksponaty. Jurza w ogóle słynie z tego, że jest to obszar słynący z ceramiki. Garnki, nie garnki, figurki, nie figurki, tego typu rzeczy. Jest to już zawód zanikający, garncarz, ceramik. Więc ta kolekcja, która tutaj się znajduje, jest naprawdę bardzo cenna. Postaram się Wam pokazać kilka eksponatów. Sama Jurza też, jak już wcześniej wspomniałem, ma bardzo długą historię. Od wykopalisk około 40 tysięcy lat temu, ciągłego osadnictwa do współczesności. Więc te skarby, które się tutaj znajdują, są naprawdę bardzo, bardzo cenne. Mamy tutaj zarówno wykopaliska ze starej Jurzy, która mieściła się kilkaset metrów stąd. Mamy też współczesne eksponaty z II wojny światowej. To postaram się Wam na szybciutko pokazać. Muzeum jest naprawdę małe, ale jednocześnie bardzo urokliwe i naprawdę można znaleźć tutaj wiele wspaniałych eksponatów. Jechałem od Józy Sarokim, głościeńcem upadło mi pudełecko, pudełecko z wieńcem, upadło mi pudełecko, pudełecko z wieńcem. Tararau, kaka, tararau, kaka, tararau, kaka, tararau, kaka, tararau, kaka, tararau, kaka. A w tym pudełecku czerwone winiki, zawsze go i ze Janek te kareku, niki, zawsze go i ze Janek te kareku, niki. Tararau, kaka, tararau, kaka, tararau, kaka, tararau, kaka, tararau, kaka, tararau, kaka. Jak gdy ich zaprzyngać, kiedy się motaja ciężki sol, dziewczyny jakiś ślubek dają, ciężki sol, dziewczyny jakiś ślubek dają. Tararau, kaka, tararau, kaka, tararau, kaka, tararau, kaka, tararau, kaka, tararau, kaka. Jaki ślubek dają, marsza na wenikrot, po co ześ mnie Janek od matuli, wikrot, po co ześ mnie Janek od matuli. Tararau, kaka, tararau, kaka, tararau, kaka, tararau, kaka, tararau, kaka, tararau, kaka. Ja ciebie nie wykrocami ci mnie dali, bo jeste do tego dzisiaj dziękowali, bo jeste do tego dzisiaj dziękowali. Tararau, kaka, tararau, kaka, tararau, kaka, tararau, kaka, tararau, kaka, tararau. A moja teściowa, moja staro babo, daliście mi córkę, co mi stale słabo, daliście mi córkę, co mi stale słabo.